Stańczyk pędzla Jana Matejki jest jednym z tych polskich obrazów, które najsilniej odbiły się w zbiorowej świadomości narodowej Polaków. To obraz olejny, na płótnie, namalowany w 1862 roku. Uchodzi za jedno z pierwszych dojrzałych, historyzujących dzieł artysty. Malarz stworzył je, mając zaledwie 24 lata. Sceneria obrazu sięga do odległej przeszłości historycznej. Ukazuje postać siedzącego mężczyzny w stroju błazna. W tle widzimy grupę postaci w strojach z dawnej epoki. Mimo osadzenia w realiach historycznych, scena nie przywołuje jednak żadnego konkretnego wydarzenia z historii. Jest rodzajem refleksji historycznej samego autora, pretekstem do wyrażenia personalnych poglądów artysty na temat wydarzeń z historii Polski i ich znaczenia. Zakodowanemu w obrazie przekazowi podporządkowane zostały kolorystyka, układ postaci i przedmioty. O świadomym dążeniu do dopracowania tych właśnie elementów dzieła świadczą poprzedzające wersję finalną szkice olejne. Kluczem do zrozumienia sceny jest pełny tytuł obrazu. Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska. Nadany najprawdopodobniej przez samego malarza. O tym, że taki właśnie był tytuł, dowiadujemy się m.in. jeszcze z XIX-wiecznych publikacji książkowych powiernika Jana Matejki, Mariana Gorzkowskiego. Pod wspomnianym tytułem dzieło wystawiono po raz pierwszy w 1863 roku. I tak postać siedząca w czerwonym stroju błazna na pierwszym planie najwyraźniej jest tytułowym stańczykiem. Ilość wzmianek i anegdot w przekazach historycznych pozwala domniemywać, iż Stańczyk był realną postacią historyczną, choć brak o nim dokładnych informacji. Identyfikację znacznie utrudnia fakt, iż błaznów królewskich na dworze Jagiellonów było wielu. Mógł być błaznem nadwornym wszystkich lub kilku następujących władców: Jana Obrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Znany był ponoć z ostrego i celnego dowcipu oraz z odwagi w wyrażaniu poglądów. Daty jego życia nie są pewne, ale przypuszcza się, że żył pomiędzy 1470 a 1562 rokiem. W świetle pojawiających się w źródłach historycznych wzmianek o niejakim Stasiu Gąsce, w staropolskim Gąska to błazen, niektórzy badacze dopatrzyli się w Stańczyku zdrobnienia imienia Stanisław. Niewykluczone też jednak, że Stańczyk to nazwisko. Pojawia się ono m.in. wśród szlachty w kręgu XV-wiecznego polskiego dworu królewskiego. Epitety, jakimi określany był niekiedy Stańczyk w źródłach epoki, takie jak rycerz błazen, rotmistrz Stańczyk czy rycerz okaleczony, pozwalają sądzić, że Stańczyk mógł być rycerzem, któremu jakaś poważna rana przerwała karierę wojskową, a on sam pozostał na dworze, przyjmując posadę królewskiego błazna. Wzmianki w rachunkach królewskich, o hojnych wypłatach na jego rzecz, świadczą o tym, że był ceniony. Być może ostatnim zanotowanym wydarzeniem, w którym uczestniczył sędziwy już Stańczyk, był wyjazd królowej Bony z Polski w 1556 roku. Kilka lat później, w 1562 roku, Mikołaj Rej w swoim utworze Zwierzyniec wspominał już o Stańczyku jako o zmarłym. Kobieta pojawiająca się na drugim planie najwyraźniej jest tytułową królową Boną. To też postać historyczna, właściwie Bona Sforza d'Aragona, Włoszka, która przybyła do Polski w 1518 roku, by poślubić Zygmunta Starego. Stała się dla niego drugą żoną i matką późniejszego króla Zygmunta Augusta. Opinie o królowej i jej współczesnych były podzielone. Jedni zwracali uwagę na jej zasługi, drudzy zarzucali jej inteligencję, chciwość, przekupstwo, oskarżając ją nawet o trucicielstwo. W wyniku konfliktu interesów w 1556 roku wyjechała do Bari we Włoszech, gdzie zmarła. W przedstawionej na obrazie scenie Bonie towarzyszy mężczyzna. Domyślamy się, że musi to być jej mąż, król Zygmunt I Stary. Tytuł sugeruje, iż ukazana scena ma miejsce podczas balu. Pozy pary królewskiej wydają się istotnie stawiać kroki w tańcu. Za parą królewską kroczą niewielkiej wielkości postacie dziecięce. Być może to dzieci pary królewskiej, z których jedną jest przyszły król Zygmunt August, ostatni z dynastii Jagiellonów. Pozostałe postacie towarzyszące parze królewskiej to być może grupa
doradców, służących lub innych uczestników balu. Bal najwyraźniej ma miejsce na dworze królewskim w Krakowie. Za oknem widać kształt budowli, którą można utożsamić z wieżą zegarową na Wawelu. Tytułowa utrata smoleńska odwołuje się najprawdopodobniej do wydarzeń historycznych z 1514 roku. W tym to bowiem roku wojska moskiewskie pod dowództwem Wasyla III w czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512-1522 oblegały i zdobyły to miasto. Po wygranej bitwie pod Orszą wojska litewskie podjęły próbę odbicia Smoleńska, która zakończyła się jednak niepowodzeniem i w 1522 roku między Księstwem Moskiewskim i Wielkim Księstwem Litewskim został podpisany pokój, na mocy którego Smoleńsk przeszedł we władanie Moskwy. Do 1514 roku Smoleńsk przez ponad 100 lat znajdował się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielki książę Witold opanował miasto w roku 1395, a po jego utracie w roku 1401 ponownie w 1404. Przedstawiona na obrazie scena najwyraźniej ma miejsce w 1533 roku. Dowiadujemy się o tym z inskrypcji należącym na stole dokumencie 1533. Potwierdza to też kometa w oknie, którą zgodnie z zachowanymi przekazami z różnych części świata, Europa, Korea, Japonia, Chiny, Ameryka Środkowa, rzeczywiście w tym roku obserwowano na niebie. Nosi ona dziś naukową nazwę C1533M1. Wiadomo, że kometę tę obserwowało szereg europejskich astronomów tego czasu, w tym Mikołaj Kopernik. Rok 1533 to rok upływu okresu zawieszenia broni w wojnie litewsko-moskiewskiej. W roku tym zmarł też wielki książę moskiewski Wasyl III, a jego następcą został okrutny Iwan IV Groźny, pierwszy car Rosji. Zygmunt August, przyszły król Polski, być może ukazany jako kroczący za panią królewską w scenie tańca, miał wtedy 12 lat. W wydanej w 1579 roku Kronice Polskiej w Księdze V historyk Marcin Bielski przedstawia pod rokiem 1533 dwie związane ze Stańczykiem anegdoty. W obu Stańczyk wypominał królowi Zygmuntowi Staremu dopuszczenie do utraty Smoleńska, ważnej twierdzy na wschodzie państwa polsko-litewskiego. Nie ma absolutnej pewności, czym konkretnie jest sam dokument, jednak za tytułem musi mieć on związek z wydarzeniami historycznymi związanymi z utratą Smoleńska w 1514 roku w kontekście Żmudzi. Przy dacie dostrzec można bowiem napis Samogitia, co oznacza właściwie ten region. Historycznie to nazwa Dolnej Litwy, należąca do Wielkiego Księstwa Litewskiego, związanego z koroną Królestwa Polskiego Unią 1385-1795. Dziś to jeden z pięciu regionów etnograficznych Litwy. Wiemy z przekazów historycznych, iż w 1533 roku, w czasie przygotowań do kampanii wojennej, której celem było m.in. odzyskanie Smoleńska, na tle ogólnie występującego kryzysu pospolitego ruszenia zarysował się konflikt subordynacji pomiędzy szlachtą żmudzką, posłuszną swojemu dowódcy Adamowi Hanusowiczowi Bejnarowiczowi, a hetmanem wielkim litewskim Jerzym Mikołajem Radziwiłłem. Konflikt doszedł do uszu Zygmunta I, który opowiedział się po stronie hetmana, mimo iż Bejnarowicz był wcześniej powołany przez samego króla na stanowisko wodza, z racji specjalnego przywileju związanego ze służbą wojskową na demą Żmudzi. Władca wystosował na zwyczaj surowy list do Żmudzinów, w szczególności do ich wodza Adama Bejnarowicza, nakazując bezwzględnie posłuszeństwo hetmanowi pod groźbą utraty ziemi i urzędu. Niewykluczone zatem, iż ukazany na obrazie dokument symbolizuje wyżej wymienioną korespondencję w tej sprawie. Konflikt został pozornie zażegnany, ale to wydarzenie przyczyniło się do rozluźnienia dyscypliny wojskowej i w efekcie niepowodzenia kampanii wojennej rozpoczętej rok później, 1534, przez Zygmunta I Starego. Pospolite ruszenie szlachty litewskiej zwołano w maju w Mińsku. Polacy i Litwini zdobyli Smoleńsk, jednak już wkrótce zmuszeni zostali do wycofania się. Już w październiku Zygmunt I był zmuszony rozpuścić pospolite ruszenie, zachowując jedynie niewielki korpus osłonowy dla obsadzenia pogranicznych twierdz. Kampania trwała jeszcze w kolejnych latach, ale w 1537 roku podpisano pokój. Na jego mocy Litwa odzyskała jedynie Homel i Starodub. Ale Smoleńsk pozostał już w granicach Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, którego władca za kilka lat mianuje się carem Rosji.
Nastrój sceny budują zastosowane w obrazie kontrasty. Beztroskość sceny balowej zakłóca ciemna, ograniczona do czerwieni i brązu tonacja barwna. Grozę komunikuje kometa, zwyczajowo uznawana za zły omen, zapowiedź niepowodzeń. Stańczyk, który z zasady jako błazen powinien rozweselać tłum w czasie balu, znajduje się w odosobnieniu i jest pogrążony w zadumie. Berło błazeńskie Stańczyka, Kaduceusz, leży ostentacyjnie na ziemi. Para królewska, przedstawiona jako beztroska w korowodzie tanecznym, nie emanuje wcale królewskim dostojeństwem i powagą. Wymowny jest też dobór słów w tytule obrazu, jakoby bal jest na dworze królowej, a nie króla. To właśnie Stańczyk, a nie para królewska jest centralną postacią obrazu. Można zatem wnioskować, iż powagę sytuacji rozumie tylko błazen. Niepokój Stańczyka musi być związany z utratą Smoleńska w 1514 roku. Stańczyk ukazany jest tutaj zatem jako wizjoner narodowy, rozumiejący znaczenie utraty Smoleńska dla przyszłych losów Polski. I jest on w tej wizji osamotniony. Stańczyk w 1533 roku byłby już sędziwy, podczas gdy postać na obrazie wydaje się być znacznie młodsza. Co więcej, twarz błazna nosi rysy samego autora. Możemy o tym sądzić z zachowanych fotografii malarza z okresu tworzenia dzieła. Dokładność historyczna nie jest zatem celem nadrzędnym dzieła, a najważniejsze jest przesłanie. Malarz najwyraźniej utożsamił się z postacią Stańczyka. Zabieg taki służyłby zakomunikowaniu poglądów artysty. Scena jest pretekstem do polemiki historycznej autora. Malarz, żyjąc około 300 lat po Stańczyku, z pewnością dysponował odpowiednią perspektywą historyczną, aby dojść do przekonania, iż zaniechanie Smoleńska w 1514 roku miało nieodwracalne i katastrofalne konsekwencje dla Polski. To był początek rodzącego się na wschodzie imperium, którego ambicje przyniosą z czasem rozbiory Polski i likwidację polskiej państwowości. W roku 1533 miejsce zmarłego wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III zajął ukrutny Iwan IV Groźny. Niewykorzystana przez polsko-litewskie państwo szansa umocnienia zdobyczy militarnych na wschodzie została bezpowrotnie zaprzepaszczona. Matejko tworzył obraz w kraju pod zaborami, na niedługo przed wybuchem powstania styczniowego. Stańczyk wraz z następującymi po sobie kolejno obrazami Kazanie skargi 1864 i Rejtan na Sejmie Warszawskim 1773 roku 1866 tworzą określoną sekwencję historiozoficzną od przewidywania narodowej klęski poprzez napomnienie i przestrogę aż do jej tragicznego urzeczywistnienia. Postać Stańczyka była obecna w polskiej literaturze jeszcze zanim powstał obraz Matejki. Do literatury renesansowej pierwszy wprowadził Stańczyka Klemens Janicki około 1541 roku, zanim Marcin Kromer 1551, Mikołaj Rej 1562 i Jan Kochanowski 1584. Później przywoływali go w swoich dziełach pisarze Julian Ursyn Niemcewicz, Seweryn Goszczyński czy Józef Ignacy Kraszewski. Jednak wydaje się, iż to obraz Matejki z 1862 roku najbardziej zapadł w narodową pamięć zbiorową. Z postacią Stańczyka Matejko nie rozstał się po zakończeniu dzieła. Pojawił się on jeszcze w Hołdzie Pruskim i Dzwonie Zygmunta Starego, chociaż już nie jako pierwszoplanowy bohater. Postać Stańczyka Matejki stała się inspiracją dla wielu późniejszych artystów. Na przykład swoją wersję Stańczyka namalował Leon Wyczółkowski w 1898 roku. Postać Stańczyka pojawia się w otworze literackim Wesele Stanisława Wyspiańskiego z 1901 roku. Stańczyk dał też nazwę konserwatywnemu grupowaniu politycznemu z Galicji, powstałemu w latach 60. XIX wieku. Stylistycznie obraz wydaje się być zawieszony pomiędzy akademicką skrupulatnością a romantyczną uczuciowością. Malowidło zdradza wpływ malarstwa Paula de la Rochelle 1797-1856, którego twórczość Matejko sobie ceni. Widoczne jest to nie tylko w doborze historycznego tematu, ale również w użyciu kolorystycznej palety barw ciepłych, brązów i czerwieni, wzbogaconych o akcenty zgaszonej zieleni. Podobnymi zestawieniami kolorystycznymi de la Roche operował malując Śmierć Elżbiety czy portret Narcisa Achille de Savandiego. Autor dzieła urodził się i mieszkał w Krakowie, byłej stolicy królewskiej.
Historyczna atmosfera rodzinnego miasta z jego zabytkami miała kluczowe znaczenie dla twórczości artysty. Mimo iż jego ojciec był czeskim emigrantem osiadłym w Polsce w około 1807 roku, a matka wywodziła się ze spolonizowanej rodziny niemieckiej, w domu Matejków panowała polska patriotyczna atmosfera. Na kształtowanie się światopoglądów malarza nie pozostawały bez wpływu postawy jego starszego rodzeństwa. Był 9 dzieckiem z 11. Dwaj bracia Jana, Edmund i Zygmunt, walczyli w okresie wiosny ludów na Węgrzech ze skutkiem śmiertelnym dla tego drugiego. Dodatkowo Edmund wziął udział w powstaniu styczniowym. Brat Franciszek był docentem nauk pomocniczych historii i pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej. Podejmując w 1852 roku naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, miał już Matejko wyraźnie określony historyczny kierunek zainteresowań. Wiedzę historyczną wciąż pogłębiał poprzez studiowanie dzieł dawnych kronikarzy. Odwzorowywał w szkicach ołówkowych wizerunki polskich królów i książąt, zabytki krakowskiej architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Obraz został zakupiony przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w 1863 roku i przeznaczony do rozlosowania w corocznej loterii. W ten oto sposób trafił w ręce kresowego ziemianina Korytki, mieszkającego pod Kołomyją. Uszkodzony w wyniku nieodpowiedniego przechowywania, obraz przewieziono do Krakowa, gdzie poddano go konserwacji. W 1881 roku został wysłany do Paryża na publiczną licytację, podczas której nabył go niejaki Józefowicz z Warszawy. Ten następnie odsprzedał dzieło kolekcjonerowi hrabiemu Ignacemu Korwin-Milewskiemu. Gdy ten ostatni wyprzedawał swoje zbiory, w 1924 roku dzieło zostało zakupione dla Muzeum Narodowego w Warszawie ze środków pochodzących z budżetu miasta stołecznego Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku niemiecki szef Muzeum Dystryktu Warszawskiego dr Alfred Schellenberg zobowiązał dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisława Lorenza do zapakowania zbiorów w celu ich ewakuacji z Warszawy. Skrzynia ze Stańczykiem została odprawiona do wówczas niemieckiego Kinau, dziś Zagórze Śląskie na Dolnym Śląsku, i zdeponowano w niewielkim pałacu w byłej własności Zedlitz und Neukirch u stóp zamku Grodno. Z 8 na 9 maja 1945 roku w miejscowości tej w pościgu za oddziałem niemieckim zatrzymał się jeden z oddziałów Armii Czerwonej pod dowództwem pułkownika Wiaczesława Iwanowicza Moskwina. Żołnierze radzieccy natrafili tam na porzucone przez Niemców dzieła sztuki z Polski. Na rozkaz pułkownika Moskwina dzieła zapakowano i odesłano do Leningradu. W jednej z pak znajdował się Stańczyk. W 1956 roku opisał tę historię Wiecierni Leningrad. W tymże roku, w następstwie zawarcia umowy o współpracy kulturalnej między Polską a ZSRR, strona radziecka przekazała jej wiele kolekcji archiwalnych, malarskich i innych, które wskutek zawieruchy wojennej znalazły się w kraju rad. Wśród nich był i Stańczyk. Od tamtej pory znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.